urlop macierzyński komu przysługuje? Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Prawo do urlopu macierzyńskiego mają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia jest tutaj staż oraz wymiar pracy. Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony są w korzystnej sytuacji, bowiem przysługuje im zarówno urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński. Inna jest sytuacja kobiet, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony. Mogą one wykorzystać urlop macierzyński, jeżeli przypada on w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że urlop macierzyński może trwać nie dłużej niż do ostatniego dnia ich umowy. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również matce, która adoptowała lub przejęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko do 7 roku życia. Ile trwa urlop macierzyński? Urlop macierzyński w 2017 roku trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Jeśli urodzisz bliźniaki, przysługuje Ci 31 tygodni. W przypadku trojaczków urlop macierzyński wynosi 33 tygodnie, a na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej dodatkowe 2 tygodnie. 35 tygodni przy czworaczkach i 37 przy pięcioraczkach. Urlop macierzyński, kiedy możesz, a kiedy musisz z niego skorzystać. Po porodzie mama zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Nie może z tego urlopu zrezygnować. Po tym czasie kobieta może wrócić do pracy, jeśli pozostałe 6 tygodni wykorzysta ojciec dziecka. Żeby skorzystać z urlopu macierzyńskiego, tata dziecka musi być ubezpieczony. Co ciekawe, na urlop macierzyński można pójść jeszcze przed porodem. Przed urodzeniem dziecka kobieta może wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Co do zasady, urlop macierzyński rozpoczyna się z mocy prawa w dniu urodzin dziecka. Pracownica powinna przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o dacie porodu wystawione w szpitalu. Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego? Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od formy zatrudnienia, wysokości zarobków, ale również od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Wnioski związane z udzieleniem urlopu macierzyńskiego znajdziesz na naszej stronie babyonline.pl. Czy jest jeszcze dodatkowy urlop macierzyński? Od tego roku nie ma już dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ale jego czas, czyli 6 tygodni, nie przepadł. Został on doliczony do urlopu rodzicielskiego.